Witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku Dyżurni Ekonomiści Kraju. Dzisiaj porozmawiamy o sztucznej inteligencji. Ze mną jest dr Michał Boni. Dzień dobry. Idealna osoba do rozmowy o sztucznej inteligencji, ponieważ był ministrem pracy i polityki społecznej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, ale również był ministrem administracji i cyfryzacji w rządzie Donalda Tuska, posłem w Parlamencie Europejskim, a dzisiaj jest wykładowcą na Uniwersytecie SWPS. I właściwie zastanawiam się, czy ta sztuczna inteligencja może zabierze pracę panu profesorowi, panu doktorowi, czy również mnie, tak, w części edukacyjnej. Porozmawiamy o tym, jaki jest wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy. Na punktem wyjścia będzie oczywiście ta rewolucja, która nastąpiła wraz z implementacją ChatGPT. Jak to wpływa na rynek pracy? No właśnie, na potrzeby naszego spotkania. Co to właściwie jest ta sztuczna inteligencja w kontekście rynku pracy? W kontekście rynku pracy sztuczna inteligencja może odgrywać ileś ról, bo skupimy się pewnie na czacie GPT, bo to takie najbardziej gorące, ale pamiętajmy także o robotach, o inteligentnych, automatyzujących pracę i autonomicznych niekiedy robotach, to znaczy wykonujących swoje zaprogramowane zadania. Mamy też do czynienia w wielu zawodach już sporą część pracy, gdzie pomocnikiem jest sztuczna inteligencja. Radiolog dzisiaj w większości wypadków korzysta ze wsparcia sztucznej inteligencji po to, żeby weryfikowała jego ocenę, tak, obrazu, ale też umiała porównywać, bo umie to zrobić, z tysiącami obrazów, które ma w swojej pamięci, w swojej kolekcji, tak? Więc te funkcje sztucznej inteligencji są bardzo rozległe. To jest maszyna, która działa na zlecenie człowieka, tak bym powiedział. I chciałbym dalej, żeby tak było, aczkolwiek wielu czarnych utopistów mówi, że za chwilę się wymknie spod kontroli i będzie rządziła za nas. Utrzymanie kontroli nad technologią jest ważne i na dzisiaj nie ma, nauka potwierdza, żadnych przesłanek co do tego, że tak jak w filmach science fiction, sztuczna inteligencja może się tak usamodzielnić, że zacznie sprawować nad człowiekiem kontrolę. Ale może podejmować decyzje, może prognozować i może rekomendować podejmowanie decyzji. Czyli w dużych obszarach pracy może pracę wspomagać albo zastępować człowieka wtedy, kiedy trzeba porównać na przykład olbrzymie zbiory danych, tak? Prawnicy, asystenci zaraz po studiach, w kancelariach prawnych patrzą dawne case'y po to, żeby wypracować linię obrony czy ataku w przewodzie sądowym. Sztuczna inteligencja zrobi to ileś razy szybciej. I widać już, że w tych zawodach, które dawniej wydawało się są takie kognitywne, poznawcze, gdzie trzeba pracować inteligencją, sztuczna inteligencja może człowieka wypierać. No tak, ale póki co jeszcze jest ten element sztuczny, wiadomo, że to jest sztuczne, czyli to nie jest tak jak człowiek. Inteligencja ma jest pojęciem szerokim, nawet niezdefiniowanym, prawda, do końca. Ale dzisiaj jednak te interakcji poza, nawet w takim zakresie pełnym, jednak jeszcze nie ma. Czyli ChatGPT wersja 4 już tą interakcję ma, ale cały czas bazuje na tym nakarmionych danych, które są w systemie. To nie jest cały czas dojście do zasobu w internecie online. Zanim powstanie wersja 5, chyba jest jakaś taka przerwa techniczna, bo sami twórcy się trochę przestraszyli, tak? Tak niektórzy twierdzą, że może się ta technologia, nazwijmy to, uzłośliwić, tak? Wobec człowieka, wprowadzać w błąd, na przykład w pewnych zawodach, może też na przykład w edukacji, no weźmy w edukacji. Mówiliśmy kiedyś o plagiatach, a dzisiaj może mówić, że całe prace będą pisane przez ChatGPT, tak? No miejmy nadzieję, że tak nie będzie i dlatego jak się pracuje ze studentami, to warto jest rozmawiać o tym, jaka ma być struktura promptów, czyli tych podpowiedzi. ChatGPT jest konwersacyjny, tak? W związku z tym, zgodnie z przyszłymi rozwiązaniami prawnymi co do sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej, my musimy mieć jasność, że nasze konsultacje, nasza rozmowa odbywa się z czymś, co jest sztuczne, co jest maszynowe. Czyli na początku musimy wiedzieć, że to jest chatbot. Takie będzie wymaganie, że to jest chatbot, tak, że to nie jest człowiek, tak. Bo były przez lata, szczególnie w marketingu, takie próby oszukiwania ludzi. Dzwoniły chatboty, tak, i zadawały różne pytania i chciały nakłonić do kupna jakiegoś towaru, jakiegoś produktu czy usługi, a pytano o to, czy są człowiekiem,
czy maszyną, no, wycofywały się, tak? Było widać, że to pewnie nie jest człowiek. Dzisiaj, czy od dzisiaj, albo od tego okresu, kiedy wejdzie regulacja sztucznej inteligencji, ale jako praktyka to jest już stosowane w wielu krajach na świecie, ta przejrzystość, czyli informacja o tym, że ja rozmawiam nie z człowiekiem, tylko z maszyną właśnie. I teraz ChatGPT w tych wersjach, o których powiedziałeś, opierał się na nauczonych danych, tak? Na treningu. Najnowsze wersje, myślę, że to nastąpi stosunkowo szybko jednak, będą prowadziły do tego, że ChatGPT będzie dysponował agentami, którym będzie zadawał kolejne pytania i w trakcie rozmowy i wyjaśniania różnych kwestii z użytkownikiem, z człowiekiem, ci agenci, albo to się w języku informatyki mówi, te agenty będą poszukiwały odpowiedzi i jakichś nowych danych. Co po pierwsze spowoduje, że będziemy w rozmowach z czatem GPT mieli do czynienia z wiedzą w pełni aktualną, czego dzisiaj jeszcze nie ma. Jeszcze oczywiście. Nie ma, czyli będzie też dzisiaj, online'owo będzie czerpał. Będzie online'owo będzie czerpał z tego wszystkiego, tak. Co jest dostępne. To rodzi oczywiście problemy, dlatego że problemem jest prawo własności intelektualnej, tak. Czyli z jakich zasobów bierze te dane. Tak. Copyright, czyli prawa autorskie czyjeś. I trzeba będzie jakoś z tymi problemami się zmierzyć. OpenAI, twórcy czata GPT jeszcze do tego nie podeszli. Ale jak się pracuje ze studentami, to trzeba uczyć ich, żeby, bo to też jest uczenie, praca umysłu, że to nie jest tak, że zadasz pytanie i otrzymasz jakąś odpowiedź, bo to się da wyczuć moim zdaniem w tekście, który by napisali poprzez jedno pytanie, tak? Nie sprawdzając, nie weryfikując tej wiedzy, tylko trzeba nauczyć ich budowania struktury pytań, tak? Dla tego czata GPT, tych promptów właśnie. Zresztą powstaje już nowy zawód, tak? Taki inżynier promptów, tak? Tak, inżynier promptów, tak. I oni odgrywają olbrzymią rolę w firmach, które zasysają, tak? Te nowe rozwiązania po to, żeby część pracy, na przykład bazy danych klientów i ich upodobań, preferencji, czy właśnie te dane prawne, tak, związane z poprzednimi case'ami prawnymi, żeby to wszystko szybko analizować. I to jest ciekawe, bo właśnie ten inżynier promptów i te wszystkie nowe zawody, których jeszcze nawet nie potrafimy wymyślić, większość to będą zupełnie nowe zawody, to zmieni całkowicie rynek pracy. Kiedyś już, ale to tak po kolei, tak, przez te wszystkie rewolucje przemysłowe, czy rewolucje technologiczne, powstało takie pojęcie bezrobocia technologicznego, które pochodzi od Keynesa, który mówił, że znikną pewne zawody, takie nazwijmy to rutynowe, tak jak na tej taśmie produkcyjnej, czy w manufakturze, potem w wyniku automatyzacji, czy nawet robotyzacji, a powstaną nowe zawody, takie bardziej wysublimowane, tak zwane kognitywno-analityczne. Ale tu chyba jest troszeczkę inaczej, tak? Ta rewolucja spowoduje, że również znikną te kognitywno-analityczne zawody. Na przykład artyści, ludzie pracujący w marketingu, proste depesze, papu, już nie mówiąc o TVP, będzie całkowicie... Lepiej nie mówić. Lepiej o TVP nie mówić, to będą chatboty, które będą nas, prawda, robiły propagandę. Oni i tak są jak chatboty, tak. Określoną linijkę, tak. Zdanie za zdaniem, tak. W jedno kopyto ideologiczne powtarzają. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to nie jest takie pewne, tak? Dlatego, tak. Że jeśli przyjąć, że w ostatnich 120 latach największa skala rewolucji technologicznej to są ostatnie, to jest czas ostatnich 20-30 lat, to jak się patrzy na świat, to okazuje się, że bezrobocie maleje, a wcale nie rośnie. Tak. To samo w tym ostatnim roku, tak? Jeśli były przyczyny w ostatnich latach dużego wzrostu bezrobocia, to raczej COVID i zatrzymanie fabryk je spowodowało, ale w wielu fabrykach bezrobocie nie powstało, dlatego że organizacje przeszły na pracę zdalną, tak? Więc ja nie jestem taki pewny tego keynesowskiego pojęcia bezrobocia technologicznego, bo ono moim zdaniem nie pasuje do tej rewolucji technologicznej. To znaczy, to nie znaczy, że nie będą zagrożenia, będą olbrzymie zagrożenia utraty pracy i wypchnięcia człowieka w różnych zawodach, ale moim zdaniem dlatego są potrzebne ważne polityki i istotne polityki publiczne,
powstające wspólnie, tak, z biznesem w instytucjach rządowych, które dawałyby szansę takiego profilowania, zmieniania kwalifikacji, nabywania nowych kompetencji wśród ludzi po to, żeby mogli przejść do tych zawodów, które tak. już są bliższe funkcjonowaniu sztucznej inteligencji, gdzie na przykład pojawia się kooperacja człowiek-sztuczna inteligencja. No właśnie, ale tutaj niektórzy demonizują ten efekt na rynek pracy. Dam takie przykłady. Goldman Sachs w niedawnym raporcie napisał, że sztuczna inteligencja może docelowo zastąpić 2% miejsc pracy na świecie, czyli 300 milionów miejsc pracy. Co czwarte miejsce pracy w USA i w Europie. Trochę optymistyczny był raport Światowego Forum Ekonomicznego, The Future of Jobs Report z tego roku, który mówi, że straci pracę, gospodarka globalna straci w wyniku stosowania sztucznej inteligencji, straci pracę około 14 milionów osób. Ale ja cały czas też myślę, że to jest demonizowanie, że to jest raczej zastępowanie, tak? Tu oczywiście firmy, no powiedzmy te wielkie geek techi na przykład mówią o reskilling, upskilling, no niedawno słyszałem o jednej z firm, nie będę wymieniał nazwy, zwolniła 20 tysięcy ludzi, a teraz z kolei zatrudniła ludzi, ale zupełnie innych, czyli zupełnie świeżo po studiach, tak? Taką samą mniej więcej liczbę. Czyli to, co będzie się działo na rynku pracy, to chyba raczej duża zmiana w zakresie zmiany kompetencji. Duża zmiana w zakresie skali kompetencji. Taki raport jeszcze sprzed 2 lat McKinsey'a pokazywał, że na około 30-40 milionów nowych miejsc pracy, które w perspektywie do kilku lat, 10 lat mogą powstać w Unii Europejskiej, to 4 miliony, przeszło 4 miliony tych nowych miejsc pracy są dzisiaj jeszcze nieznane, niezdefiniowane. A oprócz tego w różnych dziedzinach będą powstawały te nowe miejsca pracy i one będą wymagały ze względu na komplikujące się, potrzebne do wykonywania określonych zawodów kompetencje, będą wymagały wyższego i bardziej adekwatnego wykształcenia. To oznacza, że jeśli chcemy uniknąć katastrofy, czyli tego, że ludzie staną ze swoimi kompetencjami niegotowi do zmierzenia się z tą wielką falą sztucznej inteligencji w miejscach pracy i robotów w miejscach pracy, to system edukacyjny po pierwsze musi się zmienić, to jest jasne. Ale system edukacyjny nie tylko dla dzisiejszych uczniów, tak? startujących w szkole, ale system edukacyjny dla osób dorosłych. To moim zdaniem nabierze zupełnie nowego znaczenia i takie mieszane kompetencje, tak, z różnych dziedzin, taka transdyscyplinarność, bym powiedział, ona będzie coraz bardziej potrzebna. A z drugiej strony, przy tym czarnym scenariuszu 200 milionów, 300 milionów miejsc pracy utraconych, to trzeba pamiętać, że jak się patrzy na duże firmy dzisiaj, to gdzie są największe skale zatrudnienia, tak? No na przykład wszystko to, co stanowi obsługę funkcjonowania sztucznej inteligencji w różnych usługach, przy których my w ogóle nie widzimy sztucznej inteligencji, bo to jest dla nas przezroczyste. Algorytmy pracują, tak? My korzystamy z telefonów, z aplikacji i tak dalej. A gdzieś w Nairobi, gdzieś w Johannesburgu, gdzieś w Sudanie, gdzieś w Ameryce Południowej, gdzieś w Indiach siedzą tysiące osób całkiem nieźle wykształconych. Jedyny problem, że muszą znać angielski, tak? Bo to w większości pracuje po angielsku i pracują. To niekiedy się mówi, że to jest taki proletariat współczesnej gospodarki, taki crowd, taki tłum, który tam pracuje i że to jest taka druga twarz sztucznej inteligencji. Więc ja bym powiedział tak, może być zagrożenie wypchnięcia ludzi i zawodów z rynku pracy. Do tego się trzeba edukacyjnie przygotować, szczególnie w krajach rozwiniętych, które moim zdaniem na to stać. Ale oprócz tego trzeba pamiętać, że to będzie przynosiło nowe miejsca pracy i będzie przynosiło także określone korzyści. Więc moja wersja nie jest taka czarna. Ona byłaby czarna wtedy, gdyby system edukacji i nasza świadomość za tym nie nadążała. Mam nadzieję, że nadążą. Co jest ciekawe, ja zawsze lubię badać takie efekty rynkowe, tak? No bo zakładam, że no działamy w sytuacji rynkowej, czy czasami chcę sprawdzić, jak rynek reaguje na właśnie wdrożenie ChatGPT. I znalazłem taki tekst Einsfelda, Schuberta i Zanga, trzech naukowców, którzy opublikowali artykuł w think tanku NBER.
I oni badali właśnie ten efekt generatywnej sztucznej inteligencji na podstawie ChatGPT na rynku amerykańskim. I co było najciekawsze, to jest to, że oni powiedzieli, że tak naprawdę najbardziej narażona jest wartość firmy, czyli największa możliwość wzrostu tych firm, zanotowali w firmach, które są wśród firm, które są najbardziej narażone negatywnie na sztuczną inteligencję. Czyli tam, gdzie istnieje te wszystkie elementy, te kognitywno-analityczne, nie firmy takie jak McDonald's, gdzie tam się sprzedaje hamburgery, czy jakaś Walmart, tak, amerykańskie firmy, tylko te tak naprawdę zostały, wzrosła ich wartość rynkowa i ta różnica wynosiła 0,4% na dużym zbiorze danych, gdzie właśnie są te elementy analityczno-kognitywne. I oni weszli na poziom, można powiedzieć, firm, działu firm, które właśnie i to zbadali. I to było dość bardzo interesujące, że ten efekt oddziaływania tak naprawdę zaprzecza tej logice, której znajdowaliśmy się przez wiele lat, że każda zmiana technologiczna wyklucza przede wszystkim tych pracowników rutynowych. Oni pokazali efekt odwrotny, że najpierw to będą umysłowi, ale oczywiście rutynowi też, ale umysłowi będą przede wszystkim, kiedy narażeni na generatywną sztuczną inteligencję w sposób pozytywny. Ta wartość rynkowa tych firm wzrosła w wyniku możliwości stosowania w przyszłości sztucznej inteligencji. No tak, ale co to znaczy wykluczenie z rynku pracy? Bardziej narażony na wykluczenie z rynku pracy jest ktoś, kto ma relatywnie niskie kwalifikacje. Mhm. I jeśli te prace straci, albo te miejsca pracy zostaną podmienione, tak? To się nagle okaże, że będzie mu bardzo trudno. Natomiast ci, którzy mają umiejętności kognitywne, ci, którzy pracują umysłem, którzy wykorzystują inteligencję, którzy wykorzystują wiedzę i tak dalej, mają większe zdolności do uczenia się. No tak, i tam nie następuje ta substytucja. To jest znowu fałszywa hipoteza. Tak, ja myślę, że to jest ciekawy wniosek. Te miejsca wyparują. Nie wyparują, ponieważ nagle się okaże, że będzie potrzebnych w firmie iluś inżynierów promptów, tak? Którzy będą rozmawiali z tymi czatami GPT, że nagle się okaże, że z tej możliwej impotencji dzisiaj relacji pomiędzy człowiekiem a maszyną mogą zostać wygenerowane zupełnie nowe obszary kognitywno-poznawcze. Tak. Bo my patrzymy zero-jedynkowo. Co może i potrafi człowiek, w czym maszyna go nigdy sztuczna inteligencja nie zastąpi, albo co może i potrafi sztuczna inteligencja czy robot i będzie zawsze lepszy od człowieka. I okej, to widać. Ale MIT w swoich raportach pokazuje, że rodzi się taki obszar tego interfejsu, interakcji pomiędzy maszyną a człowiekiem, którego efektów jeszcze nie znamy. Nagle się okaże, że te firmy, które miały osoby, które będą zastąpione przez sztuczną inteligencję, jeśli wspomogą tych pracowników, a oni sami też, w swoich możliwościach poznawczych, tak? Można powiedzieć tak, umysł ludzki jest nieskończony i niezgłębiony w jakimś sensie. Umysł sztucznej inteligencji, która rzadko jeszcze ma modele rekursywne, czyli może się uczyć z samej siebie i swojego doświadczenia, już się zaczyna uczyć, tak? Ale tutaj ludzki umysł w wielu dziedzinach ciągle przerasta maszynę. Więc jeśli spotka się człowiek i maszyna i zostanie odpowiednio zaprogramowane to, czego mają poszukiwać, to się okaże, że w wyniku tej współpracy powstanie jakaś nowa jakość, nowa oferta, nowa aplikacja, nowa usługa i będą powstawały nowe miejsca pracy. Więc ja uważam, że gdyby nic nie robić, to wtedy ta lawina bezrobocia może nam wyłożyć się na globalnym stole. Jeśli będziemy się przygotowywali, kluczem jest słowo adaptacyjność, tak? I firmy, ich zarządzanie i możliwości wykorzystywania nowych rozwiązań. Też tak z drugiej strony się nie oszukujmy. No jak patrzymy na średnie dane dotyczące firm europejskich, to zastosowania sztucznej inteligencji to jest w około 30%, na tym nawet bardzo podstawowym poziomie, w około 30% firm, tak? W Stanach jest oczywiście lepiej, w Chinach pewnie idzie to jak burza, ale wydaje mi się, że jest jeszcze dużo do zrobienia, żeby tę podstawową sztuczną inteligencję wykorzystywać, a generatywna sztuczna inteligencja będzie się oczywiście w różnych zawodach przydawała. I teraz pytanie takie, jeśli ja słyszę, że tu w Warszawie firma, która zamawiała loga dla różnych innych firm, tak? Zrezygnowała ze współpracy z plastykami, dlatego że dzisiaj ChatGPT wygeneruje, tak? Takie loga dużo taniej, dużo szybciej.
to nie oznacza, że ci plastycy nie będą mieli niczego do powiedzenia, dlatego że możliwości kreatywne, tak, człowieka są jeszcze nadal o wiele silniejsze i bogatsze. No to jest pocieszające, nazwijmy to, dla inteligentów. Bo tutaj powołam się, przejrzałem w Wikipedii dość szczegółowo twoje doświadczenia, ale zauważyłem pracę doktorską pod tytułem, jeśli mogę zacytować, stereotyp robotnika w kulturze polskiej na przełomie lat 40. 50. W związku z tym, tak nawiązując do tego stereotypu, czy możemy, czy mamy, możemy mówić o stereotypie inteligenta, którego szybciej zastąpi sztuczna inteligencja niż robotnika? Czy możemy mówić o takim stereotypie, czy raczej o fekcie takim, że jednak ci inteligenci pozostaną, ci umysłowi pozostaną na rynku i właśnie nie będzie tej substytucji, tylko będzie adaptacja ich do nowych zawodów? No, to chyba jest naturalne. Tak mi się wydaje, tak jak przed, jak się zaczęła polska transformacja, tak? To przecież pojawiło się coś takiego i w świecie i na rynku pracy to funkcjonuje, takie zawody typu professionals, profesjonaliści, tak? W różnych dziedzinach. To się rozszerzało, tak? Różne dziedziny, od marketingu do kontaktów z klientami, tak? W medycynie różnego rodzaju prace. No możemy sobie powiedzieć tak, jeśli sztuczna inteligencja albo roboty społeczne będą wchodziły do opieki nad osobami starszymi przy starzejących się społeczeństwach, tak? No to pytanie takie, czy to wyeliminuje tych, którzy się opiekują starszymi osobami, czy wręcz odwrotnie, tak? Bo się okaże, że z punktu widzenia zdrowia fizycznego, ale i mentalnego osób starszych, chorych, to, że mają do dyspozycji i maszynę, która im w różnych rzeczach pomaga, pilnuje dawkowania leków, podaje jedzenie wtedy, kiedy są unieruchomieni i tak dalej, ale że nad tym sprawuje też pieczę człowiek, tak, który, tak. To się nagle okaże, że jak się patrzy zresztą na różne analizy dotyczące prognoz zawodów przyszłości, to te zawody dotyczące opieki nad osobami starszymi idą bardzo mocno do góry, tak? Tak. To też nie chodzi o to, że, bo to jest pytanie poważne w dzisiejszym świecie, czy to jest praca fizyczna, czy to jest praca umysłowa, bo bardzo często to jest takie powiązanie, tak, jakichś działań manualnych, ale z jakimiś działaniami, które muszą mieć na względzie, tak, stan zdrowia pacjenta, jego stan psychiczny, pomoc i tak dalej, więc wiedza jest coraz szersza, taki ratownik, tak, czy pomocnik, opiekun, są już w tej chwili dyplomy ludzie dostają, kończą specjalne kursy, żeby coś takiego robić, więc ja mam wrażenie, że im bardziej świat się komplikuje w sensie technologicznym, tym bardziej my i nasze zachowania się komplikują i to będzie wymagało i wymaga współpracy człowieka i maszyn po to, żebyśmy my normalnie funkcjonowali. Teraz przedstawię perspektywy firm, bo akurat według tego raportu Future of Job Report Światowej Organizacji World Economic Ekonomicznej, tak, prezentowany w Davos, tam z tego raportu wynikało, że 85 organizacji, czyli firm, jest przekonanych, że wdrażanie nowoczesnych technologii to będzie kluczowe dla modelu biznesowego, w tym sztuczna inteligencja była tam na pierwszym miejscu. W Polsce, która jest, no powiedzmy, no trochę zacofana cyfrowo, na temat właśnie możliwości podjęcia pracy, czy utraty, albo podjęcia nowych miejsc, stworzenia nowych miejsc pracy lub utraty pracy w wyniku zastosowania sztucznej inteligencji, właściwie większość firm nie ma zdania, tak? 60% firm, 59% firm w ogóle nie rozważa żadnej redukcji zatrudnienia w związku ze sztuczną inteligencją, czyli to większość, zdecydowana większość. I w zasadzie tak naprawdę chyba polskie firmy jeszcze tego do końca nie czują, tak, w tych swoich modelach operacyjnych. Tak mi się wydaje, tak rozmawiając trochę z biznesem. Czy też masz takie odczucie? No to jest nie tylko odczucie, bo wszystkie te badania DESI, tak? Digital Economy Society Index, które pokazują Polskę na niezłych miejscach, jeśli chodzi o wdrażanie takich automatycznych rozwiązań cyfrowych w usługach publicznych, w administracji, to jeśli chodzi o biznes, to jesteśmy, no może przed Bułgarią i Rumunią, tak? Tak. Niekiedy także przed Węgrami, ale jesteśmy w ogonie, tak? Tak. I mnie się wydaje, że tu jest dużo jeszcze zacofania i takiej niechęci, takiej obawy. Z tym się wiąże oczywiście szereg problemów. Bardzo dużo firm mówi, że nawet jakby chciało
zainwestować w tego typu rzeczy, to na rynku nie ma dostępnych ludzi z umiejętnościami. Tak. Bo to nie są już tylko dzisiaj programiści, tak? Musi być taki analityk danych. Analityków danych jest dużo mniej niż polskich świetnych programistów. Nie jest tak trudno pewnie przejść od programowania do bycia analitykiem danych, ale moim zdaniem te uczelnie nie nadążają za tym potencjalnym ssaniem z rynku, które firmy mogłyby w niedługim czasie wygenerować. To jest jedno. Drugie, bardzo często taka zmiana organizacyjna firmy, to dotyczy szczególnie małego i średniego biznesu, wymagałaby nakładów inwestycyjnych. Za mało mamy tego, tak? To znaczy nie ma środków finansowych, funduszy, to zresztą jest też problem Unii Europejskiej. Są te pieniądze dla małego biznesu, żeby się modernizował technologicznie, bo wtedy się skaluje, jest większy, oddziaływuje, tak, na całą Europę. E-commerce, tak, taki ponadgraniczny e-commerce jest problemem większości krajów europejskich. Nawet w takiej Estonii, tak? U nas w porządku, ale jak chce handlować gdzieś szerzej dalej, to w świecie realnym to wychodzi, a w świecie wirtualnym jeszcze nie do końca. No i jest jeszcze jednym problemem doradztwo. To znaczy moim zdaniem całe to zdarzenie, o którym teraz mówimy, jeśli firmy mają nadążać za tymi zmianami, ale i pracownicy tych firm, mogłoby wygenerować olbrzymią sieć instytucji, firm doradczych, które będą mówiły, przecież trudno sobie wyobrazić małemu biznesowi 30-40 osób zatrudnionych, że tam znajdą się specjaliści od tego przejścia, od tej transformacji cyfrowej. Być może trzeba im zaoferować, tak, takie wsparcie. I jeśli chcemy to zrobić jako, nie wiem, społeczność, jako gospodarka, to być może trzeba także zainwestować publiczne pieniądze w tego rodzaju. Ale nie przez NCBR. Nie w taki sposób. Nie, ale mówię to w perspektywie przyszłości, że może władza się zmieni. Tak. Bo też bym nie chciał, żeby w tym kotle różnych trudnych spraw, które mamy w Polsce do rozwiązania, żeby zapomniano o tym, że jest rewolucja cyfrowa, że ona przyspiesza i że problem polega na tym, że jeśli my nie robimy odpowiednio szybko różnych kroków, to zostajemy w tyle, tak? Tak jakbyśmy szli do tyłu. Ja się bardzo obawiam, że w sprawach rewolucji cyfrowej tak się właśnie dzieje. Chyba te przekrojowe technologie są kluczem tutaj do zwiększenia konkurencyjności. No teraz mamy całą dyskusję porządkowania tego wszystkiego, co dotyczy sztucznej inteligencji w ramach głosowań w Parlamencie Europejskim. Za chwilę będzie trilog jeszcze, ciąg dalszy tej nowej dyrektywy, tej AI Act tak zwanej. Czy sama ta dyrektywa to jest raczej szansa? Regulacja, rozporządzenie. Regulacja, rozporządzenie, tak. No tak, tak, rozporządzenie. Czy to prawo unijne będzie prawem, które jak gdyby zwiększy szanse, czy raczej zagrożeniem z punktu widzenia Europy, powiedzmy na tle globalnym, tak? Chiny mają inne zasady związane z na przykład z danymi osobowymi, z ochroną danych osobowych, czy Stany Zjednoczone mają jeszcze zupełnie inne. Czy to jest dla nas szansa, jako dla Europy? Ja myślę, że to jest unikalna szansa, dlatego że to będzie trochę tak, jak z regulacją ochrony danych osobowych. Wszyscy mówili, straszne, Europa przegra, straci na konkurencyjności, po czym się okazało, że różne kraje wystąpiły o to, żeby podpisać porozumienia, tak? Bo chce się handlować z Europą, to jest 600 milionów ludzi, to jest olbrzymi rynek, tak, który się zmienia, jest nowoczesny, bardzo dobrzy konsumenci, tak? To konsumenci z kieszenią wcale nie taką biedną, więc moim zdaniem to nie jest tak, że Europa na tym straci. Problem polega oczywiście na tym, na jak szybko, tak jak RODO się rozeszło, bo Chiny też mają swoją regulację o ochronie danych osobowych, tylko istotą tej regulacji jest państwo, które na wszystkim trzyma łapę, a nie prawa człowieka czy prawa obywatela. Na tym polega ta różnica. To samo będzie moim zdaniem ze sztuczną inteligencją. To tak jak zresztą już jak się patrzy na przykład na te dyskusje o etycznej i wiarygodnej sztucznej inteligencji, byśmy zobaczyli na różnicę filozofii prawa między Europą a Stanami Zjednoczonymi, to rozwiązania prawne, które gwarantują przestrzeganie reguł przejrzystości, etycznego charakteru, zgody z prawami podstawowymi, jeśli chodzi o funkcjonowanie sztucznej inteligencji, istnieje na dzisiaj w 16 Stanach Amerykańskich. Co dziwi niektórych, tak? Ale po prostu to jest tak, Amerykanie na pewno nie zrobią takiego ruchu centralnego, federalnego.
Tak. Natomiast Trade and Technology Council, ta Rada Technologii i Handlu Transatlantycka, ona jasno powiedziała, że wspólnie pracujemy nad standardami, tak? Łącznie z tą amerykańską instytucją NIST, tak? Która zajmuje się standardami w technologii. Ostatnie spotkanie w Szwecji tej Rady pokazało taką wolę, żeby przygotować coś, co może by się nazywało, dwie kartki papieru były tam przedstawione na ten temat, akt o sztucznej inteligencji, ale takie porozumienie o sztucznej inteligencji, o podstawowych regułach. Czyli nie będzie twardego prawa, tak jak jest w Unii Europejskiej, tylko samoregulacja. Tylko elementy samoregulacyjne, taki kodeks, wolontarne, tak, firmy przystępują, mówią takie kodeksy postępowania. No ale tak do czasu takiego twardego wdrożenia, tak rozumiem, w 2026, tak? No to w Europie. Nie, ale mówię o transatlantyckim kodeksie. Tak? Też opartym o różne standardy, bo też się nie oszukujmy. No przecież to nie chodzi o to, żeby mówić, że sztuczna inteligencja jest dobra czy zła, tylko chodzi o to, żeby pilnować jej zastosowań, bo sztuczna inteligencja sama w sobie jest neutralna, nie jest ani dobra, ani zła. Tak. Zastosowania mogą być takie. I teraz jeśli pilnujemy standardów w zastosowaniach, to znaczy, że na przykład w różnych sytuacjach, taki klasyczny przykład, dron uzbrojony, czy w ostatecznej sytuacji, kiedy on dociera do miejsca, gdzie wyczuwa ciepło, jest uzbrojony, może spuścić broń, bombę w to miejsce. Czy ostateczną decyzję podejmuje ta maszyna, czy człowiek? No właśnie. Amerykańscy głównodowodzący przez lata mówili i mówią dalej, że człowiek, tak? Tak. Czyli, że w ostateczną instancją jest człowiek, który podejmuje jakąś decyzję. Mnie się wydaje, że nie ma zagrożenia dla konkurencyjności. Zagrożeniem mogą być inwestycje. Lata ostatnie to są wydatki roczne około 160-170 miliardów dolarów na sztuczną inteligencję według ubiegłorocznego raportu McKinsey o nowych technologiach, ale na przykład wszystkie rozwiązania, które dotyczą czystej energii, gdzie się też stosuje zupełnie nowe technologie, algorytmy, sztuczną inteligencję, to są nakłady w skali roku mniej więcej 260-270 miliardów dolarów, tak? Czyli dużo większe, tak? Tak. Więc mnie się wydaje, że nie ma zagrożenia, jeśli chodzi o konkurencyjność. Zagrożenie może być to, że zasoby ludzkie, czyli ludzie pracujący będą nieprzygotowani do nowych rzeczy oraz, że nie będzie takiego wsparcia doradczego dla firm, jak tej transformacji cyfrowej dokonać, żeby jej dokonać w sposób najbardziej optymalny dla danej firmy. Czyli żeby zastosować rozwiązania sztucznej inteligencji w tych miejscach, w których ta firma najbardziej tego potrzebuje i zwiększy siłę swojego oddziaływania, sprzedaż, no bo o to tak naprawdę tutaj chodzi. I moim zdaniem ta optymalizacja, jak mówimy o predykcjach sztucznej inteligencji, no to stworzenie modelu, który by zanalizował, w jakich warunkach można zoptymalizować sprzedaż albo wyskalować ją, na jakie rynki trzeba wysyłać produkty, towary, usługi i tak dalej, no to jest wszystko o wiele szybsze wtedy, kiedy dokonuje się ze wsparciem sztucznej inteligencji i z tym inżynierem promptów, który będzie zadawał odpowiednie pytania. Bo pamiętajmy, sztuczna inteligencja to nie jest tak, że my siadamy naprzeciw niej, ona czyta nasze myśli i wie, co zrobić. My musimy jej zadać pewne pytania, musimy ukierunkować. I to jest to wielkie osiągnięcie ChatGPT, tak? Że doszliśmy do tego momentu konwersacji, która może mieć bardzo różnorodny charakter, aczkolwiek marzy mi się to, żeby ChatGPT nauczył się w końcu, kiedy się urodziłem, bo z Wikipedii ma rok życia. Za każdym razem, jak go pytam, to się pojawia inna data moich urodzin, w sensie dnia, miesiąca i konkretnego miesiąca i drążę, co takiego. I okazuje się, że skupienia informacji, które są w sieci, w tym, co jest zdigitalizowane, tak? Ja się urodziłem w 1954 roku, więc różne momenty mojego życia dawniejsze, tak, no niespecjalnie są zdigitalizowane. Więc ona sięga do tych skupienia informacji na mój temat w związku ze sprawami różnymi i wtedy podaje błędną informację. Jedna z informacji była taka, że urodziłem się 27 stycznia 2012 roku, bo wtedy odbywała się po akta wielka debata w kancelarii premiera, którą pan premier prowadził, ja ją współprowadziłem. I było dużo artykułów w sieci, wypowiedzi na temat mojej osoby, tak?
i ChatGPT wynalazł, tak, że to jest to, więc weryfikujmy, tak, ale weryfikować można poprzez zadanie pytania i wtedy ChatGPT mówi, przepraszam, popełniłem błąd, tak, więc... No tak, ale to jest, to nie jest taka celowa albo złośliwa manipulacja. Nie, 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 ale bo on jakby czerpie był na, z tego... nakarmiony tak, tym, co był nakarmiony. No, więc jakby... I tak, tak niektórzy nawet twierdzą, że właśnie taka mniejsza firma, czyli OpenAI mogła wypuścić ChatGPT, dlatego, że duża firma typu Google tego nie mogłaby zrobić, bo gdyby się tak często myliła, no to byłoby wielkie ryzyko reputacyjne, tak, w wyszukiwarce Google na przykład. Stąd jak gdyby to może i dobrze się stało, że mniejsza firma weszła na ten rynek, a dopiero później będą kolejne nowe ale edycje. Zagrożenie dla wyszukiwarki Google, która miała 96% tak. rynku, ten search engine, tak, jest olbrzymie, więc Google też idzie szybko, szybko, i robi różne nowe rzeczy, no tak, żeby w tym wyścigu wygrać. Najważniejsze jest to, żeby ten wyścig nie był takim wyścigiem, który nam zatka oddech, tak, jako ludzkości, tylko żeby był wyścigiem, przy którym wiemy, o co chodzi, jaki jest cel i jak sztuczna inteligencja ma służyć człowiekowi. Tak, i to chyba jest dobry punkt na zakończenie, to że nie może być taki wyścig, jak to mówi się po angielsku race to the bottom, czyli do samego dna, z pominięciem standardów, tak, bo jak przekroczymy te standardy, które są ważne, na przykład Karta Praw Podstawowych w Unii Europejskiej, to też nie będziemy się czuli dobrze, tak. No to teraz jak patrzę na wypowiedzi takie euforyczne, tak, tak. Relacja, przeglądy prasy, tak. dziennikarze, radio i tak dalej. Jakaś firma wypuszcza rozwiązanie, że będzie można identyfikować ludzkie emocje, tak? Takie tak, rekognicje. Tak, tak. Oto się toczy największa batalia w tym dzisiejszym głosowaniu w Parlamencie Europejskim. I to nie jest bezpieczne, jak sobie tak uświadomimy, żeby gdzieś była jakaś baza danych związana z naszymi rozpoznawanymi naszymi emocjami. Więc jakby ci dziennikarze, którzy to mówią, te kanały przekazu, nie mają w ogóle świadomości, jakie mogą być zagrożenia. I teraz nie chodzi o to, żeby powiedzieć, nie chcemy sztucznej inteligencji, bo grozi, albo bo wyrzuci nas z miejsc pracy, tylko żeby powiedzieć, w czym naprawdę może nam grozić i przygotować konkretne odpowiedzi i warunki jej działania, żeby to było bezpieczne, rozwijające, a zarazem, żebyśmy my dostawali narzędzia do tego, jak się do tego nowego świata dostosowywać, adaptować. Czyli w sumie te regulacje w sumie są szansą, one zwiększą bezpieczeństwo. Ja myślę, że to jest szansa, tym bardziej, że tam jest bardzo ciekawe rozwiązanie. To się nazywa piaskownica regulacyjna, tak, regulator sandbox, które daje taką możliwość prowadzenia eksperymentów i innowacji poza regułami prawnymi, które będą obowiązywały, pod kontrolą, tak? Ale po to, żeby wygenerować zupełnie nowe rozwiązania i sprawdzać je w warunkach mini rynku, tak? To znaczy nie trzymać je w laboratorium, tylko wypuszczać na rynek. I moim zdaniem to jest też taki sygnał, tak, że dba się o innowacyjność. Czyli konkluzja, mimo tego, że w jakimś sensie Europa w dalszym ciągu troszkę odstaje, tak, w zasadzie technologii i ze Stanami Zjednoczonymi i w tej relacji za Chinami przede wszystkim też, to jednak ta regulacja jest, postrzegam ją pozytywnie. Również na zakończenie chciałem powiedzieć, że nie powinniśmy demonizować tych wszystkich efektów na rynku pracy, tu jesteśmy zgodni, patrzeć na to bezpieczeństwo, na tą adaptację raczej niż na substytucję pracowników, również umysłowych, takich jak my. Także mam nadzieję, że również nasze wykłady, nasze spotkanie chociażby dzisiejsze nie będzie grane przez robotów w ramach ChatGPT. Nie ma możliwości, żeby relacja bezpośrednia nauczyciela i studenta była podmieniona, tak? Tak. Ponieważ nie ma jeszcze takiej sztucznej inteligencji, która by mogła cały zestaw emocji, reakcji, tak, wygenerować tak, jak generuje je człowiek. I to jest optymistyczne. Mamy szansę również i z robotami uzbrojonymi w sztuczną inteligencję. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Moim gościem był dr Michał Boni. Dziękuję bardzo.